Emma i Violetta, tom czwarty, wydawnictwa Egmont. Komiks moim zdaniem przeznaczony dla nastolatek, świetnie na pewno się odnajdą w klimacie nie tylko Emmy i Violetty i szkoły baletowej, do której dziewczyny, właściwie dwóch szkół, do których dziewczyny uczęszczają, ale nasze tytułowe bohaterki przeżywają tutaj takie perypetie, rozterki, również sercowe, które mogą już dotyczyć nastoletnich dziewczyn. Na początku się zastanawiają, kto jest dziewczyną Bena, ale cały czas oczywiście przygotowując się do egzaminu na koniec roku. Jest końcówka maja i wielkimi krokami zbliżają się egzaminy. Violetta, która jest młodszą siostrą Emmy, nie do końca radzi sobie ze wszystkimi figurami, nie za dobrze jej idzie i jest trochę przerażona tymi zbliżającymi się egzaminami. Seria ta ma bardzo charakterystyczną kreskę, która już od pierwszego tomu jest widoczna. Tutaj możecie zajrzeć, podejrzeć tom pierwszy. Ilustracje są bardzo przyjemne dla oka. A o tych tomach, pierwszym, drugim i trzecim, ja również Wam co nieco opowiadałam w filmie, ale również pisałam o nich na blogu, więc koniecznie zajrzyjcie też na recenzję tamtych komiksów. W opisie do filmu wkleję Wam do nich linki, więc bez problemu się do nich cofniecie. Moja córka nastoletnia bardzo lubi literaturę o tańcu, szczególnie o balecie. Wszystko czyta bardzo chętnie i ten komiks, tą serię również oczywiście przeczytała i za każdym razem nie może się doczekać kolejnych przygód bohaterów. Tutaj mamy już zapowiedź następnego tomu. Będzie to tom o lecie, czyli o tym, co się wydarzy po zakończeniu roku szkolnego. Niecierpliwie na niego czekamy, a więcej o komiksie przeczytacie na blogu. W opisie do filmu jest link.